Informacje z Twojego regionu. GoDap Info. I wiesz więcej. W murach tej szkoły naukę rozpoczną zarówno uczniowie gimnazjum wygaszanego oraz uczniowie szkoły podstawowej nr 5 imienia Noblistów Polskich. Miło mi, że spotkaliśmy się w tak dużym gronie. Tak wielu rodziców pojawiło się, by wesprzeć swoje pociechy w tym niewątpliwie ważnym dla nich dniu. Jest to sytuacja nowa dla wielu z nas. Jednak ze strony całego grona pedagogicznego oraz pracowników szkoły zrobimy wszystko, aby nasi uczniowie, zarówno ci najmłodsi, jak i ci najstarsi, czuli się w naszej szkole jak najlepiej. Mogli chłonąć wiedzę, tę suchą z książek oraz tę życiową, dotyczącą rozwoju społecznego w jak najlepszych warunkach. Pragnę zapewnić, że każdy uczeń, jak i rodzic, może liczyć na wsparcie całej naszej szkolnej społeczności. W chwilach trudnych, pełnych wątpliwości, ale także wtedy, gdy potrzebna będzie pomoc w rozwijaniu poszczególnych kompetencji, które wykraczają poza program nauczania. Chcemy, aby w naszej placówce równe szanse rozwoju miał każdy uczeń, żeby wszyscy bez wyjątku czuli się tu bezpiecznie i komfortowo. Drodzy uczniowie, którzy po raz pierwszy rozpoczynacie naukę w naszej szkole, życzę Wam, abyście szybko poczuli się tutaj dobrze i bezpiecznie. Życzę wszystkim uczniom, aby czas spędzony w szkole był radosny, ale i pracowity, bo wtedy będziecie w stanie osiągnąć każdy postawiony sobie cel. Chciałabym, abyście zawsze pamiętali, że bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo i takiego bogactwa życzę Wam jak najwięcej. Nauczycielom życzę, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie wszystkich podopiecznych, a postępy i osiągnięcia uczniów dawały Wam motywację do dalszej, intensywnej pracy. Drodzy rodzice, to będzie również dla Was czas szczególny, bowiem nowy rok szkolny przyniesie Wam wiele ważnych momentów związanych z przyszłością Waszych dzieci. Bez Państwa udziału nasze wysiłki nie miałyby sensu. We współczesnej szkole rola rodziców jest ogromna. Wasza pomoc jest niezbędna zarówno dla dzieci, jak i dla nas, nauczycieli. Dlatego życzymy wszyscy, abyśmy zawsze byli dumni z Waszych pociech. Mam też nadzieję, że nasze wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty i wspólnie będziemy tworzyć nową szkołę podstawową nr 5 imienia Noblistów Polskich. Wszystkim Państwu życzę przede wszystkim wytrwałości oraz spokojnej i owocnej pracy. Byśmy za 10 miesięcy, rozpoczynając kolejne wakacje, mogli z pełni zawodowego spełnienia powiedzieć, że był to udany rok szkolny. Dziękuję.